Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie na ulubieńców stycznia i lutego. Wiem, że dawno nie nagrywałam ulubieńców. Ostatnio wałkowałam ulubieńców roku, jakby na tym się skupiłam. Nie miałam zupełnie czasu na nagrywanie takich prawdziwych ulubieńców. Teraz postaram się to robić już co miesiąc, ale dziś wracam z takim podsumowaniem 2 miesięcy. Mam tutaj większość kosmetyków, które tu mam, to jest makijaż. Mało mam tu pielęgnacji, ponieważ pielęgnację mam nadal tą samą. Jeżeli chcecie zobaczyć mój film o pielęgnacji cery, jak dbam o moją cerę, to linkuję Wam na dole, jak sobie radzę z trądzikiem. Tam nadal są podlinkowane wszystkie kosmetyki i nadal się tego trzymam. Nic absolutnie w mojej pielęgnacji cery nie zmieniałam. Nadal robię bardzo dużo maseczek, natomiast mam sporo fajnych kosmetyków do makijażu, także zaczynamy. Od czego by tu zacząć? Może zapachy, dwa zapachy. Daisy Marc Jacobs, piękne opakowanie. Te kwiatuszki są już kultowe. I mam tutaj ten zapach Oh So Fresh. I się teraz tym popsikam. I to jest zapach taki mocno, mocno kwiatowy. Kojarzy się z latem. To jest taki typowo letni, kwiatowy zapach. Kwiaty, owoce, jakbyście byli dosłownie na łące. Ja tu wyczuwam jakieś takie nuty i cytrusów, i takich bardzo słodkich. Może nawet jakichś czerwonych owoców. Nie pamiętam dokładnie, jakie to są nuty. Możecie sobie poczytać w necie, natomiast jest to przepiękny zapach. Praktycznie można go kupić w ciemno każdej dziewczynie, wydaje mi się. Cudowny, taki bardzo słodki, ale nie jest to tandetny zapach. Jest to bardzo elegancki, słodki zapach, jeżeli tak to można określić. Drugi zapach, który bardzo często używam, to jest Waikiki Beach Coconut. To jest z serii... nie wiem, jakiej serii. Szczerze mówiąc, z jakiejś wakacyjnej serii Bath and Body Works. I to jest... zapach, który pachnie kokosem, ale nie tak wprost. To jest kokos taki piña colada pomieszany z ananasem. Super zapach, zabieram ze sobą na urlop, będę się tym psikać. Lubię w trakcie dnia się psikać, a jeszcze robię taki myk, że jak się psikam, to psikam też kilka razy dookoła siebie, żeby pachniało tak w pokoju. Nie wiem, czy to jest dziwne, ale nie szkoda mi mgiełki. Mgiełka jest tańsza niż perfumy i chcę, żeby po prostu ładnie wszędzie pachniało. A jak mi się jakaś mgiełka spodoba, to używam jej cały czas. Dobrze, teraz w takim razie make-up, a nie, może szczotkę najpierw, słuchajcie, zakochałam się w tej szczotce, w sensie jak można się zakochać w szczotce. To jest Wet Brush Pro, tak, Wet Brush Pro, tak się nazywa, kupiłam ją w necie i to jest szczotka przyspieszająca suszenie włosów, podczas gdy na przykład suszycie suszarku albo suszycie po prostu naturalnie, bez suszarki, przeczeszecie i naprawdę włosy się szybciej suszą. Ja nienawidzę suszyć włosów i ona naprawdę to ułatwia. Dodatkowo super rozczesuje i tak jakoś wygładza te włosy, że robią się takie gładciutkie. Jakby szybciej radzi sobie ze wszystkimi kołtunami. Nie wiem, przynajmniej u mnie się bardzo dobrze sprawdza. I ja mam tą wersję do włosów grubych, gęstych, coś takiego. Jeżeli ją też znajdę, to postaram się Wam podlinkować, ale ta szczotka jest super. Serio, nie jest taka super czysta, ale przed chwilą ją używałam. Także to jeżeli chodzi o szczotkę, to teraz już przejdźmy do makijażu. Mój ulubiony podkład ostatniego czasu to Eveline Liquid Control HD. I to jest taki podkład w kropelkach. O taki. Daje bardzo naturalne wykończenie na twarzy. Buzia jest promienna, ale trochę też kryje. Kolor to 015 Vanilla, ten który ja mam, Light Vanilla. I to jest podkład, co tu jest napisane, dzięki nietłustej, niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalnie naturalny efekt drugiej skóry. Dokładnie tak jest. Może nie jest bardzo trwałym podkładem, ale jest bardzo dobry. Chyba najlepszy podkład drogeryjny ostatnich czasów, jaki miałam. Także serdecznie Wam polecam. Puder, który ostatnio odkryłam dzięki Wam, to Kryolan Anti-Shine Powder. I już Wam mówię, co tu jest pod spodem napisane, bo to jest ważne. Tu jest 30 gramów. I co? Nie, nic nie jest tu napisane. W każdym razie jest to takie srebrne opakowanie, bo szukałam. Miałam też puder rozświetlający w międzyczasie. Gdzieś tam jest. I myślałam, że tamten jest właśnie tym matującym, a to jest ten. I co tutaj jest, słuchajcie, tutaj jest, wydaje mi się, że to jest puder ryżowy, jest tutaj też talk. Więc jak ktoś ma problem z talkiem, to niestety nie. Dalej, kochani, paleta ostatniego czasu to Jeffree Star Androgyny. Linkuję Wam tę paletę. Słuchajcie, ostatnio zamawiam kosmetyki Jeffree Star nie z jego strony, a z brytyjskich stron. Także też Wam podlinkuję, skąd zamawiam. Świetna paleta, ma... moim zdaniem piękny dobór kolorów, oprócz tych trzech. Tych trzech bardzo mało używam, tak naprawdę tych niebieskich nigdy jeszcze nie użyłam. Natomiast pozostałe są śliczne i jest to moim zdaniem idealnie wyważona, są idealnie wyważone cienie matowe z cieniami błyszczącymi. Mamy tu mało cieni błyszczących, a matowe, które są właśnie tymi podstawowymi, służącymi za tło do tych dwóch właśnie błyszczących. A pozostałe cienie są... takie, one są przepięknie napigmentowane, słuchajcie, no mało, które cienie są tak napigmentowane, że za jednym pociągnięciem, że po prostu na pędzelku macie aż za dużo tego cienia, musicie za każdym razem
się go pozbywać. Musicie za każdym razem zczepnąć ten pędzelek, bo będziecie mieć za dużo cienia. Paleta jest przepiękna i jest dosyć neutralna, taka neutralna, wpadająca troszeczkę w burgund, w takie odcienie. Jeżeli lubicie takie odcienie, to będzie to paleta dla Was. Ma duże lustro, moim zdaniem bardzo opłaca się kupić, bo cienie są duże. Jeżeli podobają Wam się kolory, to polecam serdecznie, jest piękna. Kolejna paleta, którą Wam polecam, to paleta rozświetlaczy polskiej marki Haan, Strobing Facial Palette. Czy jest to jakaś nazwa? Nie, to po prostu jest Strobing Facial Palette, nie ma jakiegoś numerka. Myślałam, że będzie może Light albo coś. Royal Gold, Silver Shine i Diamond Gold. Trzy kolory. Ten jest bardzo podobny do koloru Pearl z Becky. One tak pięknie, te rozświetlacze, wyglądają i mają taką miękką konsystencję. O, zobaczcie, to są te rozświetlacze. Trochę je rozetrę. Tak połyskują. Coś pięknego. Można używać do makijażu oczu, tutaj w kącikach oraz na policzki. Są bardzo dobrze napigmentowane, moim zdaniem naprawdę świetna robota. Cieszę się, że polska firma wypuszcza coś takiego. Opakowanie, gdyby było trochę bardziej luksusowe, można by dać do perfumerii. Jest naprawdę super produkt. Bronzer, słuchajcie, moje odkrycie, to jest Hoola Light. To jest ulubiony bronzer Niki Tutorials. Mam go gdzieś na policzkach i on tak delikatnie konturuje. Ja mam często problem z tym, że za dużo bronzera nakładam, później robią się plamy, szczególnie w kamerze. Na żywo jest ok, a w kamerze nie. I słuchajcie, ten bronzer ma taki super pędzelek, którego ja używam i biorę co jakiś czas i po prostu maczamy i możemy się od razu konturować tym pędzelkiem. To jest naprawdę super wygodne. I kolor jest bardzo jasny. Jeżeli jesteście blade, to ten bronzer będzie dla Was. Hoola zwykła jest o wiele ciemniejsza. To jest taki średni kolor dla bledziochów. Naprawdę cudowny bronzer. Mój ulubiony. Na początku nie mogłam się przekonać, bo wydawał mi się za jasny. I właśnie pamiętam, że Niki go pokazywała. Mówię, niemożliwe. Taki jasny to jest bronzer w ogóle. Ale zakochałam się. Używam tego produktu codziennie. Jest super. Róż ostatniego czasu to Bourjois Rose Frisson 54 i ma też małe pędzelki. Ja uwielbiam w ogóle produkty, które mają małe pędzelki. Wiem, że można użyć sobie swojego pędzelka, ale to jest takie wygodne, że można zabrać ze sobą do torebki, wrzucić i w ciągu dnia dodać sobie tego różu trochę, żeby wyglądać od razu trochę bardziej zdrowo. Ten róż ma piękny odcień, jak widzicie, taki różowo, lekko łososiowy, można powiedzieć. No cudowny jest po prostu i nie ma drobinek. Jeżeli nie lubicie drobinek w różu, nie chcecie rozświetlającego efektu, to ten jest super. Można troszeczkę właśnie tak jak ja teraz zrobiłam dołożyć i już wygląda się, jest się obudzonym, o tak. Teraz słuchajcie, pomadki. Mam tutaj ulubione pomadki ostatniego czasu. Jeffree Star, dwie pomadki. Rose Matter i Celebrity Skin. Rose Matter to jest taki wpadający w... To jest róż zgaszony, o tak. I Celebrity Skin, brudny nudziak taki. Ciemnieje trochę, mam wrażenie, na skórze. Zresztą na ustach oczywiście to wygląda troszkę inaczej, bo rękę mam jasną. Nakładamy na usta, które mają już sobie kolor. I NYX Push Up, tak? Tak się nazywa? Tak, 06. To jest mój, słuchajcie, ulubiony kolor z serii Lingerie. Ja mam go najczęściej na ustach i wszyscy go pytają, co to jest, i to jest właśnie to. Lingerie Push Up. A drugi kolor z tej serii, one są takie bardzo kremowe, te pomadki. Ja je bardzo lubię, super zamiennik droższych. Bedtime Flirt 08, a ten był 06, tak? Czyli przykręcam. Tak, 06 i 08. Podobne, ale widzicie, trochę ma inny odcień. Świetne pomadki. Uważam, że są bardzo niedocenione. NYX ma naprawdę super płynne pomadki. Te lingerie są idealne, bo wszystko to są nudziaki po prostu. Jeżeli lubicie nudziaki, no to bądźcie ze mną. I ostatnia pomadka z tych takich płynnych to Stay Matte Lip Color z Rimmela w kolorze Be My Baby 700. I często też mam i często mnie pytacie i to jest właśnie taki kolor. Idzie podobny trochę do tego. Bardzo ładny. Też taki daje miękki efekt na ustach. Długo się trzyma. Ma bardzo dobrą cenę. I ostatni produkt do ust. Sorry, że tak dużo produktów do usta, ale akurat używałam dużo, dużo produktów na usta plus brwi. Najczęściej taki miałam makijaż. To Clinique. Robiłam test tych pomadek. Jeżeli chcecie zobaczyć, poszukajcie na moim kanale. To są pomadki w pudrze. I mam tutaj kolor 01 Dune Pop. I słuchajcie, robimy tak, że wyjmujemy. Możemy maczać. Ten produkt daje efekt bardzo takich miękkich, przygryzionych, romantycznych warg. Wygląda to naprawdę super i ten kolor mi się podoba, bo to jest kolor wina. Śliczny jest. I te pomadki, nie wiem jak to nazwać, bo to są takie
pudry do ust, można powiedzieć, bardzo długo się trzymają i super wyglądają. Nie dają takiego efektu przerysowanych ust, wyglądają naprawdę ładnie na, myślę, przy każdym makijażu. Czy to wszystko? Bo tak szybko gadam, że aż muszę odpocząć. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. They are real remover z Benefitu. Mam dużą pojemność w łazience, tutaj mam akurat taką podręczną. Jest to najlepszy produkt do usuwania ciężkiego makijażu, do usuwania wodoodpornego makijażu, linera, tuszu oraz sztucznych rzęs. Ostatnio miałam niestety niemiłą przygodę z bardzo dobrym produktem. Już Wam pokazuję. Mój nowy ulubiony klej do rzęs, z którym miałam nieprzyjemną przygodę, to Invisible Lash Glue z Benefitu też. Trzyma rzęs do 48 godzin, więc jak chcecie na jakąś okazję mieć bardzo długo przyklejone rzęsy, polecam. Nie ma lateksu i nie wiedziałam o tym, ale z tymi nielateksowymi klejami do rzęs postępujemy trochę inaczej. Jak zwykle po prostu zdarłam sobie pasek rzęs, ściągnęłam, myślałam, że mi tak ładnie odskoczy. Natomiast wyrwał mi niestety kilka rzęs. Tak dobrze trzyma ten klej, jest tak mocny, że możecie nim przykleić kępki, nosić to kilka dni, naprawdę. Super mocny klej, ale używajcie to super mocnym usuwaczem kleju, czyli They Are Real Remover. I on też służy do usuwania, usuwania maskary They Are Real, którą trudno zmyć. Czy ja się nagadałam? Coś jeszcze? Aha, i tusz. I tuż, słuchajcie, ostatniego czasu to Better Than Sex z Too Faced, do którego wróciłam. I nagrałam Wam też osobny test, porównanie do tuszu L'Oreala i to też będzie na moim kanale. Ale w każdym razie jest to tusz po prostu ostatniego czasu, świetnie się sprawdził po prostu. Dlaczego tak długo go nie używałam, nie wiem. Kiedy go używałam, jakoś odeszłam od niego i teraz wróciłam. Kochani, to już wszyscy ulubieńcy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Nagadałam się bardzo. Najwięcej było produktów do ust, ale ja lubię produkty do ust, lubię robić testy i co poradzić. Pielęgnacji dużo nie było, ale pielęgnacji, tak jak mówiłam, dużo nie zmieniłam. Pianki z Ritualsa dalej używam. Oleju kokosowego. A, jeszcze jeden ulubieniec. Słuchajcie, ta opaska jest super. Chyba można ją w Douglasie dostać. I często mam ją na filmach. Fajnie odgarnia włosy, natomiast jak mamy ją za długo na głowie, to trochę nam odgniata włosy, więc jak tak na chwilę do makijażu jest spoko. Natomiast nie można w niej nosić, chodzić pół dnia, bo później te włosy są takie podgniatane i nie wyglądają dobrze. Ale też Wam ją serdecznie polecam. Kochani, to tyle. Uciekam. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!